Witajcie, witajcie moi mili, w innym nieco klipie niż zazwyczaj. Przed wami gra Don't Starve. Chyba każdy kojarzy ten tytuł. Nagrywany jest przez znanych polskich youtuberów, więc chyba tytuł jest wam mniej więcej znany. Dla tych osób, które jeszcze nie grały, coś oczywiście mam. Mam dla was jeden klucz do tej gry. Oczywiście to jest klucz Steamowy, który można sobie dodać do konta. Co wystarczy zrobić? No nic trudnego, wystarczy prosty komentarz w stylu chciałbym klucz i tyle. Powiedzmy, że klucz rozlosuje w niedzielę koło godziny 12 i parę godzin później powinien pojawić się klip. Oczywiście kolejny odcinek z tej serii, ale z takim wmontowanym na początku zrzutem ekranu. No dobra, Don't Starve. Naprawdę ten tytuł z początku wydawał mi się grą całkowicie, jakąś całkowicie, no, niegodną uwagi, ale stwierdziłem, że skoro jest nagrywany przez wielu znanych polskich youtuberów, to coś w tym musi być. Kupiłem i naprawdę jestem mega zachwycony. Uwielbiam takie gry, w których po prostu trzeba troszeczkę pokombinować, szukać, jakoś myśleć, no, w które można zagrać tak na dobrą sprawę gdziekolwiek, w domu, nie w domu, w pracy. Jeżeli ma się jakiś przenośny sprzęt z obsługą przeglądarki, to można też zagrać sobie, nie wiem, na wykładzie, na studiach, czy gdzieś tam. Ja sobie troszeczkę już tutaj pograłem, prawda? I szczerze mówiąc, troszeczkę się rozbudowałem tam 16 dni. To może nie jest aż tak dużo. Oczywiście niektórzy przeżywają troszeczkę krócej, ale powoli się tutaj rozbudowuje. I najważniejsze, co dla was mam, jeżeli chodzi o tę serię z Don't Starve, to będzie parę odcineczków. Jeżeli chcecie zobaczyć moje poczynania od początku gry, to po prostu piszcie, że warto byłoby zacząć od zera, prawda? Jeżeli chcecie to kontynuować, no to po prostu, żeby zostało. Wszędzie te króliki uciekają do norek. W tej grze niestety zawsze jest problem z jedzeniem. Przynajmniej ja tak mam problem z jedzeniem. I powiem wam szczerze, że nie przeglądałem wszystkiego, co jest związane z tym tytułem. Tutaj mi się troszeczkę żarcie już psuje, przydałoby się je zjeść. Nie ogarniałem wszystkiego, co jest związane z Don't Starve, więc tak na dobrą sprawę może się okazać, że na przykład tutaj mam jakiś garnek i ugotuję jakieś bzdury, które można by ugotować dużo lepiej. To po prostu jeszcze tego nie wiem. Nie sprawdzałem wszystkiego, co jest dostępne w grze. Troszeczkę się tu już nachodziłem. Tu mamy jakiś cmentarz, jakiś grob, już przekopałem te groby. Tutaj mamy kamienie i dużo pająków. Szczerze mówiąc, szukałem jeziorka, żeby móc sobie pokopać. No tutaj troszeczkę żarcia zostało, kupa. O, kupa się przyda, tylko nawóz. To też by się w sumie przydało, można by z tego coś zrobić. Masa mięcha, ja niestety muszę wziąć plecak zamiast zbroi. Troszeczkę potłukłem się z pajączkami, właśnie z tymi bawołami. Naprawdę gra jest tak śmiechowo wykonana, ale pozytywnie śmiechowo, że nie sądziłem, że ta gra mnie tak po prostu zasie. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Może zjemy już jedno, bo nie czuję się zbyt dobrze. No dobra. Musimy zmienić plecak na zbroję. O, i teraz będziemy mogli tam to żarcie przynieść. Ja troszeczkę tego żarcia zbyt dużo nie mam. Naprawdę, kto nie grał w ten tytuł, to jest godna uwagi pozycja, jeżeli chodzi o gry takie po prostu proste. Mam nadzieję, że ten bawołek się na mnie nie wkurzy, jak mu tutaj troszeczkę mięcha pozbieram. Jeszcze jakieś skóry, nie skóry. Nie wiem, od czego zależy. Naprawdę nie wiem, od czego zależy. Ale teraz te bawoły nie wyglądają na agresywne. Nie wiem, czemu wcześniej, jak obok nich przechodziłem, nawet byłem parę metrów od nich, to już się rzucały. Naprawdę nie ogarniam systemu tej gry jeszcze tak do końca. Upieczymy sobie żarcie. Nie wiem, czy przypadkiem tutaj nie wyjdzie to lepiej. No zobaczymy, może jak żarcia, to tam zawsze mogę te bawoły poubijać. Tutaj naprawdę jest ich od groma, też królików jest od groma, więc na żarcie tak za bardzo nie narzekam. A, ono się troszeczkę gotuje. Weźmiemy sobie króliczka. Posadzimy go i trzeba go upierdzielić. Jest też inny sposób na łapanie królików, ale niestety troszeczkę trudniejszy, bo króliki uciekają do norek, prawda, jak tylko podchodzimy. Ale jest szansa, że można je upierdzielić, zanim doskoczą do tej norki. Ja tam osobiście wolę takiego mieć, który jest już obezwładniony. Dobra, podgrzejemy sobie żarcia trochę.
To mięso z potwora się... O, tu się coś ugotowało. Jakieś żarcie się ugotowało. Fajnie. Poszedłbym troszeczkę odkrywać teren. Naprawdę szukałem bagien, prawda? Żeby znaleźć jezioro, móc połowić ryby, ale cholera... cholera, nie mogłem znaleźć żadnych... O, następny się złapał. Nie mogłem znaleźć żadnych bagien. Nie wiem dokładnie jeszcze, jak one wyglądają, bowiem gram w ten tytuł dosłownie, no, parę godzin. Parę godzin. Trzy raz mi się udało zdechnąć w tej grze. To był czysty wypadek przy pracy. Kliknąłem nie w gówno, może nie gówno, w nawóz ten z tych bawołów, tylko po prostu bawoła i całe stado się na mnie rzuciło. I to była moja pierwsza przygoda z tym tytułem. Ale naprawdę, jeżeli macie jakieś urządzenie, prawda, nawet jakiś tablecik, zaraz noc będzie, przydałoby się troszeczkę drewna chyba narąbać na opał. Gdzie jest to żarcie? Przydałoby się troszeczkę drewna narąbać. Jeżeli macie jakieś urządzenie, prawda, które obsługuje na przykład możliwość uruchomienia przeglądarki Chrome, można też uruchomić... No, się siekiera zrąbało. Uruchomić Don't Starve przez przeglądarkę i po prostu sobie grać można powiedzieć, że bez komputera, prawda? Dobra, troszeczkę ognia by się przydało. Niestety tutaj nie mam żadnych drzewek. Ostatnio spaliłem las przed nagrywaniem tego klipu. Chciałem po prostu zdobyć troszeczkę węgla drzewnego, a przez przypadek zjarałem cały las. Zdarza się, prawda? Gdzie są te belki drewna? Gdzie są te belki drewna? Aha, tutaj są. Dobra, dołożymy troszeczkę. O. Musimy dbać, jeżeli nie graliście. O, tu jakieś są nasiona, się przydadzą. No właśnie, ptaki chciały mi te nasiona ukraść. Jeżeli nie gracie w ten tytuł, to trzeba pierwsze co zrobić po założeniu gry, jakby po prostu po stworzeniu nowego świata, czy po śmierci. Warto jest od razu zadbać o jakieś źródło światła. Jeżeli nie ma światła, zapada noc, no to przychodzą jakieś potwory i po prostu nas próbują zabić. Z początku wystarczy nam nawet zwykłe, takie malutkie ognisko. Dopiero potem możemy sobie zrobić takie jakby otoczone tym. Jeszcze ewentualnie możemy pochodnie gdzieś postawić. Ponoć da się przeżyć przy dwóch pochodniach, jeżeli nie zdołamy zebrać tam prostych surowców na początek, żeby rozpalić ognisko. Ja cholera, powinienem to żreć, bo to się zaraz zepsuje. Oczywiście narzędzia się psują, jedzenie się psuje. Niestety ten ekwipunek wydaje mi się troszeczkę malutki i zawsze mam problem z tym, żeby te itemy wszędzie pochować, prawda? Przydałaby się cholera jakaś lodówka czy coś w tym stylu, żeby można było jedzenie przechowywać troszeczkę dłużej. No jest noc, ja specjalnie nie mam za bardzo co tutaj robić. Czyli to mi nic nie da, żeby to jakoś przygotować. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, zobaczymy. Tak jak mówiłem, nie bardzo się bawiłem w przeglądanie tam Wikipedii, w oglądanie innych klipów. To jest gra, która... O, nasionka, przynadzą się. To jest gra, w której nie warto, tak naprawdę nie warto czytać jakichś poradników, porad, przeglądać stron internetowych i sieci, jeżeli chodzi o jakieś porady do tej gry. Lepiej po prostu wszystko samemu odkrywać, to jest dużo piękniejsze. O, nawet amulet znalazłem gdzieś tam w grobie. Tak, musimy przekopywać czasami groby. Coś tu się upiekło. Co to jest? Jakieś kulki mięsne. No dobra, nieważne. Tak na dobrą sprawę, już po zbudowaniu tego kotła, takiego jakby garnka i paru... O, jest dzień. Leciutki taki spadek, dlatego że się zapisuje, prawda, gra. Ja bym sobie wyruszył teraz na przygodę w poszukiwaniu czegoś tutaj ciekawszego. Nie wiem jeszcze, jak dojść do ładu z tymi świniakami. To są świniaki po lewej stronie. Jest osada świniaków. Nie chcę za bardzo tam podchodzić, bo nie wiem, czy ten duży koleś mnie nie zabije. Tu jest banda świniaków. Jeżeli chcielibyście mi jakoś poradzić, co z nimi zrobić, to piszcie. Ja naprawdę nie czytałem jeszcze na ten temat praktycznie niczego, na temat tej gry.
Więc zbytnio nie wiem. Tu jest teren, w którym nie byłem jeszcze. Dobra, zbierzemy sobie troszeczkę przy okazji surowców. Jakieś dźwięki, cholera wie, co to jest. O cholera! Ajajajajajajajaj! Nie wiem, czy z tym mam jakieś szanse. Co to w ogóle jest? O cholera, dwa! Dobra, spadamy szybciutko tam na te pole takie, gdzie były... Może świniaki im pomogą. Pomóżcie mi, świniaki, pomóżcie mi, świniaki! O kurde, ile ich tu jest? Skąd to się wzięło? Słuchajcie, te bizony, czy jak wy tam macie na imię, pomóżcie mi. Tutaj coś zdechło. To chyba świniaki nie dają im rady za bardzo. A nie, ty. Świniaki luzem rozwaliły. To dajcie tam zebrać, co tu zostało. No ja też was lubię. Cicho, no suńcie się. Sio. Nic tu nie ma do zebrania? O, jest jakiś... Jakiś ząb. Przydałoby się skrzynki pobudować. Naprawdę, trzeba mieć niezłą wyobraźnię, żeby taki świniak je zrobić, nie? Muszę jeszcze skrzynki ewentualnie porobić. Która jest godzina? Jest tak mniej więcej południe. Więc jeszcze nie ma tragedii. Z jedzeniem jest okej. Okay. Jedzenia dużo mamy w plecaku. O, flint. Przy okazji można zabrać. Bardzo mi się marzy w tej grze, żeby to były troszeczkę bardziej różnorodne lokacje. To jest jeszcze faza taka, w cudzysłowie, beta, ale podoba mi się to, że twórcy informują, kiedy był ostatni update tam w menu, prawda, kiedy będzie następny update. Marzy mi się to, żeby w grze były jakieś dodatkowe lokacje podziemne, na przykład jakaś jaskinia, żeby można było wejść i wczytuje się po prostu nowy obszar. A, to nie jest agresywne. Póki mu tam chyba jajka nie zabierzemy, to nie jest agresywne. Tak, tu jest jego jajko. Już raz tego kolesia spotkałem. Ty, czemu ty za mną idziesz? Wąt. No, właśnie, tak ma być. Tutaj dochodzimy do takiego wielkiego pola kamieni. Co ciekawe, już na początku gry udało mi się rozwalić pierwszy kamień i parę samorodków złota, prawda? Chciałbym, cholera, zbudować to alchemiczne coś. Tutaj są pająki. No dobra, powoli wracamy. Przydałoby się troszeczkę drewna po drodze ściąć na opał. Tu chyba widzę... O, dobrze. To są nasionka, przydadzą się. Już chciał ptaszek zarąbać, ale przy okazji rzucił jeszcze jedne. Raz mi się też zdarzyło żywiołaka z drzewa jakoś wypłoszyć i zaczął za mną chodzić takie wielkie drzewo. Nie wiem, co to było. Czy to jest jakiś efekt losowy, czy to jest po prostu zależne od tego, że ścinałem drzewo w nocy. Prawie mnie wtedy rozwalił, ale udało mi się z nim tak walczyć za pomocą innych mobów, bo jeżeli podejdziemy na przykład do takiego bawoła, jak w tej sytuacji z tymi pieskami, to wówczas bawoły też stają w naszej jakby obronie. Czy to są jakieś roślinki? No. Zawsze mam z tym problem, żeby trafić, cholera, w tą. No chyba... Chyba coś jednak zdechło. Coś tu było, ale zdechło. Dobra. Nawóz? Zawsze mam problem z trafianiem tym nawozem. Nie wiem, czy roślinki się... No cholera. Zdechło? Zdechło. Nie wiem, czy roślinki się jakoś przeterminowują, jeżeli są już na full rozwinięte. Zawsze mnie bawią te wyroby. Chodź tu. Uciek. Te wyroby królikopodobne. Może wrzucimy tutaj żarcie, które się zbytnio nie przeterminowuje zbyt szybko. Zjemy mięcho. Dobra, mięcho jest dobre i ciekaw jestem, jeszcze tego nie wiem, może się kiedyś domyślę. Czy da się hodować te bawoły w jakiś sposób? Czy co to tam jest? Dobra, trzeba rozpalić ogień. Szczerze mówiąc, tak na dobrą sprawę, to tak może z 5% tej gry dopiero poznałem. I nie wiem za bardzo jeszcze, jak to działa.
Ale to jest piękne w tej grze, to jest po prostu piękne w tej grze, że się odkrywa tak wszystko krok po kroku. I że można się pobawić. Niestety z tym, z tą nauką mniej więcej, z tym odkrywaniem technologii troszeczkę mi się wydaje, że coś jest jeszcze zbytnio nierozbudowane, bowiem znalazłem tak na dobrą sprawę na całym tym regionie tylko ten cmentarz, prawda? Tu parę grobów na krzyż i tyle udało mi się wykopać z tych grobów. Nie wiem też za bardzo jak używać wędki, prawda? Sądziłem, że gdzieś na bagnach, słyszałem, że ponoć są na bagnach jeziorka, w których można łowić, ale jeszcze nie znalazłem nawet bagien. Papirus. Ciekaw jestem, co to jest. Są jakieś pułapki, czapki, nie czapki? Falohat. No, trzeba dorzucić do kominka. Jeżeli macie jakieś porady odnośnie tego, co mógłbym tutaj jeszcze w tym momencie zrobić, może znacie się lepiej na tym tytule, no to proszę bardzo, prawda, system komentarzy. I co mogę powiedzieć, tu się chyba złapał, fajnie, jeden królik, masz z siekiery, dawaj żarcie. Trochę więcej przydałoby się tego żarcia zebrać. No cóż, tak myślę, że jak wzejdzie słońce, zapisze się stan gry, to by było chyba na tyle na ten odcineczek. Tak jak mówiłem na początku, mam dla was jeden klucz do tej gry Steamowy, prawda? Wystarczy zwykły jakiś prosty komentarz w stylu chciałbym w to zagrać albo coś w tym stylu i po prostu jedna z osoba z was dostanie ode mnie Steamowy klucz do tej gry. Oczywiście to nie jest zbyt dużo, prawda? Jeden klucz, no ale jeżeli zakupicie sobie oryginalną wersję poprzez oficjalną stronę, czy to PayPalem, czy przez Google, prawda? To dostaniecie jeden klucz gratis dla znajomych. Ja tą grę kupiłem i stwierdziłem, że po prostu jeden klucz mogę zawsze komuś oddać. Cholera, drewno bym zrobił. No, zaraz będzie dzionek. I pomyślę między tym odcineczkiem a następnym, gdzie by tutaj można było poczłapać. Co tu jest ciekawego na tej mapie? Tutaj widać jakiś ul, też nawet jeszcze nie wiem specjalnie do czego on służy. Oczywiście na mapie widać wszystkie jakieś pułapki pozaznaczane, jakieś osady tych świniaków, jakieś jajka, tutaj jakieś pająki i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym sobie osobiście wykraftować, tylko nie wiem w której to zakładce jest ten alchemiczne coś. Nie wiem za bardzo gdzie tego szukać. Tu jest jakiś młotek. A, to są jakieś domki właśnie tych świniaków. Może o to chodzi właśnie, że trzeba zbudować domek świniaka i on wtedy przyjdzie. Dobra, jest save. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że tytuł wam się podoba, że seria... O, broda mi urosła. Są różne postacie, które odblokowujemy wraz z graniem. Są rzeczy, które są permanentne, prawda? W tym tytule. I po prostu odblokowują się wraz z graniem. Są różne postacie i podstawową postacią Wilsona, jak się dobrze kojarzę, on chyba się tak nazywa. Jego cechą osobistą taką jest właśnie rosnąca broda, którą możemy ściąć, a następnie z tej brody coś tam robić. Jeszcze nawet nie wiem co, ale się dowiem kiedyś. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Oczywiście nie będzie ona codzienna, tylko sądzę, że co parę dni. Jeżeli macie jakieś porady odnośnie grania, co mógłbym tutaj dobudować szybko, żeby poprawić swój byt, a raczej byt tego Wilsona, to system komentarzy. No i to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie.